Dzień dobry, kochani. Joanna Radwan, Wielkie Tak. Opowiem wam o takim miejscu, w którym jestem, które nazywam inkubacją. Jest to taki, kochani, etap przejścia, kiedy dusza integruje bardzo wiele tematów, kiedy dusza tak jakby dosłownie uczy ciebie przebywać w sobie. Jest to dosyć ciekawy etap i warto tutaj się zatrzymać. Wielu z nas przechodzi właśnie teraz ten etap, kiedy czujemy się w takiej inkubacji. Jest to miejsce takiego wewnętrznego spokoju, w którym bardzo łatwo jest nam sięgnąć tego miejsca spokoju i ułożenia. Jednak czasami nasza niecierpliwość sprawia, że szukamy tutaj kolejnych jakiejś ekscytacji, wrażeń, szukamy czegoś, co już mogłoby wynieść nas wyżej. I to jest naturalne, że dusza poszukuje rozwoju i że do tego nas przygotowuje, więc już sam fakt, że chcemy czegoś więcej, sprawia, że daje nam taki sygnał, że jesteśmy do tego przygotowywani. Jednak do czego cię zachęcam teraz, to jest takie zanurzenie się właśnie w tym, przez co przechodzisz, jeśli ty tego doświadczasz. Jeśli przechodzisz przez ten właśnie etap z duszą, którym ja teraz przechodzę dosyć głęboko i który przeczuwam, taki etap zanurzenia się w swojej własnej energii, czyli kochani, to jest tak jakby poznawanie siebie na nowo, bo to się musi wydarzyć przez ciebie, przez twoje człowieczeństwo, przez to, kim jesteś. Więc ważne jest tutaj zatrzymać się w tym i pozwolić, żeby to się wydarzyło, pozwolić sobie na to, żeby ta komunikacja z energiami, której doświadczasz, czy to jest poprzez przeczuwanie, czy to jest poprzez komunikację, czy to jest poprzez widzenie kolorów, cokolwiek tam jest dla ciebie, jakikolwiek talent w sobie odkrywasz, żeby to po prostu się w tobie wydarzało. Pozwól temu popłynąć, pozwól, żeby to się działo. To jest piękny czas. I równolegle do tego dzieje się nasze życie, bo równolegle do tego prowadzimy nasze życie. Jesteśmy w naszym życiu ziemskim jako taki gruntujący, jakby powiedzieć, etap, którym energia może przez nas zostać transformowana, więc nasze życie też również ulega zmianie poprzez nasze postrzeganie zjawisk, ludzi, z którymi obcujemy i tego, co robimy i w jaki sposób to robimy. Tak więc, kochani, nasze ludzkie życie, nasze ludzkie korzenie i nasze postrzeganie tego życia ulega teraz zmianie, nabiera większej lekkości dla wielu z nas po to, żeby przygotować ciebie i żeby życie mogło przez ciebie przygotować tutaj grunt, nowy znak, nowy symbol dla tych, którzy dopiero teraz zaczynają postrzegać świat inaczej i na tej ścieżce podążają od początku, czy są na jakichś etapach, które już są za tobą, po to, żeby twoja droga mogła być dla nich drogowskazem. Tak więc teraz, kiedy ty jesteś już w tym miejscu, w którym jesteś i poznajesz siebie w energiach, być może będzie to wymagający czas, jeśli coś jeszcze się integruje i będzie to wymagający czas dla wielu z nas, jednak świadomość tego, co się dzieje, ułatwia tutaj to przejście. Tak więc pozwól sobie na tą inkubację, jeśli jej doświadczasz, jeśli jest w tobie takie miejsce, które chciałoby się wyrwać do nowego, ale nie widzisz jeszcze tych nowych drzwi, to pozwól sobie na to, żeby wysiedzieć w tym, co jest. To jest trudne dla takich aktywnych i osób, które chcą tutaj działać w życiu i chcą być nieustannie aktywne i działające. Więc co można, kochani, zrobić? Można pozwolić sobie na to, żeby tą duchowość wcielać w życie poprzez zwyczajne fizyczne czynności, robienie zwyczajnych, prostych rzeczy, tak żeby energia rzeczywiście mogła zostać przez ciało transformowana, żeby ta fizyczna tutaj akcja ruszyła. Natomiast wewnętrznie, tak jak czujemy się w sobie, możemy pozwolić na to, żeby transformowało się w nas to, co się transformuje, czyli wszelkie jakieś trudne
myśli, jakieś jeszcze ciężkie tematy, które schodzą, czy jakieś poszukiwania, czy rodzaj takiej niecierpliwości. Możemy w ten sposób transformować tą energię poprzez swoje ciała i pozwolić, żeby została uwolniona z naszego ciała, bo to jest taki etap, kiedy potrzebujemy być w sobie, żeby poznać siebie głęboko. Więc jeśli jesteś już w tym piątym wymiarze, jeśli dusza cię już tam zabiera, to to wygląda tak, jakbyś był w takim kokonie i to pole jakby duszy zaczyna być coraz bliżej ciebie. Ty jesteś w środku tego pola, więc ta energia zaczyna być coraz bliżej ciebie i zaczyna coraz głębiej łączyć się w twoim ciele, jednoczyć się w twoim ciele. Więc równolegle do tego procesu, który doświadczamy, jest też takie poczucie głębokiego spokoju, dystansu, bo z tego miejsca patrzy dusza, ona patrzy z szerszego planu, z miejsca miłości, z miejsca zjednoczenia, więc dusza patrzy tutaj na ciebie z innego miejsca niż czasem poszukujący, zagubiony umysł. Tak więc, kiedy jesteś już w tym piątym wymiarze i pozwalasz sobie na to, żeby tak tego życia tutaj doświadczać, zaczniesz rozpoznawać, że to, co się dzieje, jest wynikiem naturalnego procesu i znasz to, co, przez co przechodzisz, bo ten etap już także musiał zostać przez ciebie rozpoznany, bo to są etapy, które po prostu przechodzimy, jednak doświadczamy ich różnie w zależności od tego, na jakim jesteśmy poziomie, różnie doświadczamy tych etapów. Więc płynie też do mnie taki sygnał, żeby zanurzyć się w tej podróży, żeby być w niej głęboko, bo tak jak moja podróż z duszą, tak jak dusza mnie prowadzi, kochani, i zabiera mnie do takich miejsc, które myślałam, że już są uzdrowione, nazywając rzeczy tak znanym językiem. Więc siedzę sobie w tych miejscach i patrzę sobie na to i rozpoznaję w tym taką informację, która mówi, że dusza chce tutaj zrobić dobre porządki, chce tutaj wszystko fajnie sobie poukładać, wysprzątać i oczyścić pole do dalszego rozwoju, do dalszej drogi. Więc tak jak wybudzenie działało u mnie, kochani, tak jak dusza moja duszka mnie wybudzała, wyglądało to w taki sposób, że tak naprawdę od maleńkości miałam te naturalne obrazy, wizje i połączenie z Bogiem, ze swoją duszą i z tym polem świadomości. Jednak na tyle głębokie był bagaż duszy, który zabrał mnie w takie miejsca, że ta podróż dla mnie, jako dla człowieka, wydawała się trudna i wydawało się, że jest nie do przejścia momentami. Więc tak jak teraz ponownie doświadczam tego zjednoczenia z duszą już z innego miejsca i mogę spojrzeć tak, jak było mi to pokazane, na swoją podróż już z takiego innego miejsca, zaczynam rozpoznawać to w taki sposób, w którym dusza wróciła do człowieka, jednak nie zabiera go od razu w te kosmosy i nie pokazuje mu wszystkiego, jednak zabiera go do podróży tej ziemskiej i poprzez człowieka chce doświadczyć tego życia i tego wcielenia tutaj. Więc ta droga integracji ziemskich doświadczeń nadal trwa w moim przypadku, ona nadal trwa i ona będzie trwała. I z tego miejsca, dopiero z tego miejsca mogę doświadczać głębszego połączenia ze swoją duszą, nie na odwrót. Przynajmniej w moim przypadku tak to wygląda. Więc jest to niezwykle uwalniające, kiedy mamy taki kontakt ze sobą i poznajemy swoją własną podróż, a osoby wysoko wrażliwe, wysoko empatyczne, głęboko przeczuwające życie od zawsze, właśnie często w ten sposób doświadczają tej drogi i ten przekaz jest dla ciebie, bo on pomoże ci zrozumieć, z jakiego miejsca pochodzisz, dlatego że osoba, która jest wysoko wrażliwa, ma w sobie już przebudzony potencjał, który teraz się integruje, który dusza sobie teraz wybrała na to wcielenie, żeby zintegrować w ciele i żeby przez to wcielenie doświadczyć tego. Tak więc tutaj podróż poszukiwań duchowych nabiera innego wymiaru. Ona się dzieje przez życie człowieka. Więc taki też jest etap, kochani, teraz zaproszenie do maksymalnego bycia w tym ziemskim życiu, w tym, przez co przechodzisz, po to, żeby tutaj poznać swój boski wymiar.
żeby tutaj poznać swoją duszę, żeby tutaj poznać to, w jaki sposób buduje się ta komunikacja poprzez nasze otwarcie na tą komunikację. W ten sposób tutaj stajemy się takimi cichymi, jak to powiedzieć, cichymi podróżnikami światła, którzy chodzą po tej planecie i nieustannie tutaj robią swoją pracę dla swojego własnego spełnienia i dla spełnienia tych wszystkich, którzy są wokół, rozsiewając te ziarna. Tak więc, kochani, warto usiąść tak ze sobą i poznać, z jakiego miejsca przychodzisz, jak prowadzi ciebie świadomość, w jaki sposób prowadzi ciebie twoja dusza, w jaki sposób ty poznajesz ten świat. Bo poszukiwania duchowe mogą się tutaj w pewnym momencie skończyć na rzecz radosnego, szczęśliwego i spełnionego życia, którym jest poznawanie siebie poprzez człowieczeństwo, dlatego że taki jest cel ewolucji. I poprzez nas tutaj to się może wydarzyć i tylko poprzez nas. Dlatego ten czas ze sobą, jaki spędzamy, który jest nam potrzebny do tego, żeby nauczyć się przebywać ze sobą, przebywać w swojej samotności, nauczyć się transformować to, co przechodzi przez nas i przebywać w tym świecie już w nowych energiach, jest nam potrzebny, żebyśmy zainkubowali tą nową informację, przyjęli ją do naszego systemu. Więc jak najbardziej, jeśli czujesz i potrzebujesz zatrzymać się, pobyć ze sobą, zrób sobie taki czas dla siebie teraz. To ci się może mocno przydać. Więc tak, kochani, wygląda to teraz na ten moment, kiedy robi się gorąco, robi się też lato, więc jest coraz goręcej, więc to łączy się też z takim wewnętrznym ogniem, który pali się wielu z nas, ten wewnętrzny płomień, który jednoczy yin i yang, kobiece i męskie, jednoczy nas w tej jedności, w której każdy z nas jest i każdy ma do tego dostęp. Każdy z nas mieszka w tej jedności i nieustannie używamy tych energii, świadomie lub nieświadomie. Często poznajemy to po czasie, często bardzo intuicyjnie już działamy w życiu, nawet nie zastanawiając się, czy to jest męski, z jakiego to poszło, z męskiego czy z żeńskiego. Mam na myśli nasze działania, zachowania. Jednak bardzo intuicyjnie już zauważam, pracujemy z tą energią, ludzie świadomi, czyli męskie to jest działanie, żeńskie to jest integracja, zatrzymanie, takie bycie. I te dwa pierwiastki, jak przeplatają się w sobie, zaczynamy doświadczać tej pełni, zaczynamy doświadczać tej jedności. Tak więc to jest dostępne dla każdego z nas, niezależnie od płci, ponieważ dusza jest poza płcią, jest bezpłciowa. Doświadczamy tego w naszej duszy, więc doświadczamy tego w naszych ciałach, doświadczamy tego w naszym systemie, bo jesteśmy wcielonymi duszami, więc tego tutaj doświadczamy. W zależności od tego, na ile głęboko chcemy, kochani, doświadczać tego życia, na tyle głęboko będziemy je odczuwać, bo to jest nasz wybór, w jaki sposób chcemy tu żyć. Więc dla odważnych tutaj zachęta takiego rozpoznania, że jeśli chcesz głęboko siebie czuć, jeśli chcesz głęboko doświadczać życia, tej materii, jeśli chcesz głęboko doświadczać innych ludzi, tego świata, swojej przemiany, swojego przebudzenia, jeśli chcesz tego dotknąć głębiej i głębiej, wtedy potrzeba twojej decyzji, że zaangażujesz się w to głębiej i odważnie wejdziesz do tej studni, która, w której naprawdę jest czysta, krystaliczna i przejrzysta woda, w której możesz się przeglądać, kiedy podróżujesz po swoich codziennych szlakach. Także takie zaproszenie do tego rozpoznania i decyzji, z jakiego miejsca chcesz przeżywać swoje życie. Bo kochani, życie dzieje się na wielu wymiarach, dzieje się bardzo wiele procesów, każde spotkanie z drugim człowiekiem, każde działanie, każda czynność, którą wykonujemy, jest tak naprawdę uproszona wieloma tutaj zależnościami. I teraz uwaga, też zachęta do tego, żeby nie bać się tego, bo często jest tak, że boimy się wychodzić do ludzi, rozmawiać z ludźmi, być w świecie, brać udział w aktywnościach, różnych rzeczach, z tego właśnie powodu, że
Boimy się tej głębi doświadczenia, gdy tymczasem dusza da ci na to czas i miejsce, żeby przygotować cię do takiego doświadczenia życia. Więc nie ma powodów do niepokojów, nie ma powodów do obaw, bo tak naprawdę, kiedy sięgasz tej świętej kobiecości, kiedy sięgasz wymiaru serca, to ta głębia objawia ci się z innego miejsca. Jest to inne miejsce, nie ma tutaj lęku, wystraszonego umysłu, który boi się życia i chowa się przed nim. Jednak jest ten umysł zjednoczony w sercu i twoja tożsamość zacznie odczytywać to, na ile jest gotowa sięgnąć tej głębi i na ile jest gotowa sięgnąć nowych działań, nowych doświadczeń. Więc tutaj we współpracy, kochani, z tą świętą kobiecością, z tym pierwiastkiem żeńskim, z tym pierwiastkiem bezwarunkowej miłości, o której się mówi, po prostu z miłością, z tym wymiarem serca, możemy bardzo dużo osiągnąć tutaj, bo tutaj ta głębia nabiera dużego przyspieszenia, nabiera zupełnie innego wymiaru. Tutaj informacja przepływa w sposób kosmiczny. Nie potrzeba nam się nad wszystkim zatrzymywać. Zostawiamy rzeczy, których nie potrzebujemy. Bierzemy to, co potrzebujemy i uczymy się tym operować, uczymy się to rozpoznawać. Uczymy się tak naprawdę w tym być i patrzymy, jak to się w nas dzieje. Więc tutaj takich kilka wskazówek, jak poruszać się też w tych nowych energiach teraz, jak nauczyć się z nich korzystać. I jak przede wszystkim spotkać się z tym lękiem, jeśli on się pojawia, i pozwolić sobie na to, żeby się nie bać. Żeby wybrać miłość pomimo wszystko i żeby z tego miejsca spojrzeć na nową sytuację, która wydaje się dla nas niepokojąca, czy nowe wyzwanie, które wydaje się dla nas nie do przejścia. W pewnym momencie, jak już sięgniemy takiego miejsca, że rozpakujemy swoje życie na kawałeczki i poznamy siebie tak głęboko, swoje mechanizmy, swoje kryjówki, swoje te pudełeczka potwieramy do pewnego momentu, sięgniemy już takiego miejsca, w którym nie będziemy mieli się czego bać. Będzie to kolejny etap poziomu, w którym dusza będzie chciała nam pokazać coś nowego, bo zawsze będzie coś do odkrycia, coś nowego, dlatego życie nas nieustannie zaprasza do tego, żeby iść do przodu, bo jest to, kochani, nieustanny rozwój, przygotowanie nas do tego absorbowania nowych energii, nowych potencjałów, nowych rzeczywistości. Więc gdybym, kochani, sobie siedziała w fotelu i rozmyślała tylko nad tym, nie usłyszałabyś tego przekazu, tej informacji, dlatego że to wszystko płynie bardzo spontanicznie i rzeczy, które tutaj do ciebie mówię, nie zawsze mam przygotowane, czasem mam jedno zdanie i potem to wszystko płynie, bo dusza tutaj dostraja się do tego, co jest potrzebne do wypowiedzenia na ten moment. Więc używanie tej energii tak naprawdę sprawia, że budujemy to zaufanie i pozwalamy mu płynąć. Używanie energii naszej duszy sprawia, że ona jest bardziej obecna w naszym życiu, czyli odczuwamy głębiej to święte połączenie z nią. Używanie energii naszej duszy sprawia, że umacniamy się w naszej podróży i poznajemy siebie tutaj bardzo indywidualnie. Ta ścieżka staje się w pewnym momencie taką, tak jak ja odczuwam moją podróż z duszą teraz, jest to bardziej droga takiego artysty. Nie myślałam o sobie jako o artyście nigdy. Uważałam, że nie umiem malować, rysować i artysta kojarzył mi się właśnie z kimś takim, kto potrafi tutaj tworzyć sztukę. Gdy tymczasem zaczęłam poznawać świat duszy i poznawać swoją indywidualność i to, jak energetycznie z nią tutaj sobie siedzę i od zawsze siedziałam i nie wiedziałam, że to jest takie wyjątkowe, dopóki nie zaczęłam poznawać siebie w świecie, to dopiero wtedy poznałam swoją wyjątkowość, więc to jest taki cud bycia tutaj w tym świecie, bo możemy siebie poprzeglądać w tych pięknych lustrach, na które patrzymy. Tak więc, kochani, poznaję drogę z duszą jako droga artysty. Być może to tobie też pomoże, żeby tak ułożyć się do tej podróży trochę z takiego poziomu odkrywczego, z takiego poziomu tworzenia, bo to w istocie jest sztuka. Bo każda dusza ma swój własny wszechświat i ona może ci go pokazać tylko i wyłącznie poprzez twoje własne doświadczenie, poprzez te filtry, które ty masz i poprzez te przejścia. To jest bardzo indywidualna tutaj podróż, w jaki sposób twoja dusza z tobą się komunikuje i jaką ona sobie tu wybrała drogę. Dlatego jest to dusza artysty, bo jest to indywidualista, jest to człowiek, który tworzy, kreuje na nowo, ciągle coś stwarza.
Tak więc, kochani, idąc dalej za tym, możesz się rozluźnić, odpocząć i pozwolić sobie na to, żeby ta podróż trwała w tobie, żeby było właśnie to radosne, pełne zachęty spojrzenie na nową sytuację, nowe życie. No, pozwolenie sobie na to, żeby twoje życie stało się sztuką, niezależnie od tego, co myślisz o sobie, niezależnie od tego, co myślisz na swój temat. Bo to naprawdę jest sztuka, kochani. Nasze ciało jest sztuką. Jak ja teraz doświadczam mojego ciała fizycznego, tak jak maszeruję sobie ulicami i patrzę sobie na swoje ciało tak z boku, z perspektywy, to kochani, wygląda to tak, jakbym naprawdę miała plastyczną formę i to jest naprawdę cud, który obserwuje ciało fizyczne utkane z tych niesamowitych, nieskończonych doświadczeń, które się zmienia, które się transformuje. Mój sposób postrzegania, patrzenia na to ciało i to, jak zmienia się moje obcowanie z tym ciałem, jak ciało staje się takim pięknym domem, w którym mieszkam. Ciało, które odpuszcza, ciało, które ląduje w miłości, ciało, które jest świadome swojej skończoności, które jest świadome tego, że ten etap jest chwilowy i że tą fizyczność będzie trzeba pożegnać. Nie idę za takimi teoriami, które mówią tutaj, że ciało może w niebo wstąpić. To nie jest moja podróż. Więc takiego doświadczam, kochani, połączenia z ciałem i tak ostatnio ono samo do mnie mówi telepatycznie. Jest na nim, w nim taka piękna zgoda na tą podróż i duże wzruszenie, kiedy tak sobie z ciałem rozmawiam. I kiedy ten mentalny świat się oczyszcza i mogę do tego ciała mieć dostęp, bo ciało połączone z ciałem mentalnym. Więc jak ten mentalny świat myśli zaczyna się nam oczyszczać i zaczynamy łączyć się z naszym ciałem, to są piękne stany. Bo wtedy możemy używać tutaj naszego ciała, naszego umysłu z innego miejsca. Tak więc ten etap zaczynam tutaj eksplorować ze sobą. Zaczyna się on pokazywać, więc być może coś więcej popłynie, jak wejdę głębiej. Tymczasem będę kończyć, kochani. Jeśli są jakieś pytania do tego nagrania, zapraszam do zadawania. Jestem. Trzymaj się ciepło, szerokiej drogi. Do zobaczenia znowu.